Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego alfabetu. Dzisiaj spotykamy się przy literce M i pewnie się domyślacie, co to będzie. MMS. Miał być to następca SMS-a, aczkolwiek nie jest to taki następca wprost. Tak, MMS-y miały być wprowadzone razem z sieciami trzeciej generacji. Natomiast ponieważ samo wprowadzenie sieci trzeciej generacji tam troszkę się poodwlekało, a w międzyczasie pojawiło się coś takiego jak GPRS, czyli tam powiedzmy sieci 2,5 generacji. No i sobie różni ludzie doszli do wniosku, że w zasadzie to wystarczy i można by to było tego MMS-a wrzucić w to, co jest, nie czekać na 3G. No i jak pomyśleli, tak zrobili, tak? Pierwsze komercyjne zastosowanie MMS-ów to jest 2002 rok. Czyli dosyć dawno. Tak, i z tego co pamiętam, a na pewno na polskim rynku pierwszym telefonem, który to miał, to był Ericsson T65. 65? Chyba to Albo 8. 65, albo 8, tak. W każdym razie jeszcze pamiętam, bo taka była akcja, że myśmy wtedy dobrze z Ericssonem żyli i zadzwonili do nas i powiedzieli: słuchajcie, targi są Intertelekom w Łodzi, mamy telefon z MMS-ami, nie mamy co pokazać. No bo No bo co, trzeba tak? było zrobić demo jakieś, Tak, tak? trzeba Jak było zrobić to wygląda, demo jak to i działa. zrobiliśmy wtedy dla Ericssona takie demko, że była sobie czujka taka zbliżeniowa jak do alarmu, kamerka. Jak ktoś przechodził, to kamerka robiła zdjęcie i wysyłała na telefon MMS-em. Tak im się to strasznie podobało, że mieliśmy z tym potem na Cebit jechać i to pokazywać. W każdym razie, no mieli co pokazać, tak? Była to wtedy nowość, no bo pamiętajmy, który to był rok, 2002, no prehistoria. Tak. I potem się, niedługo potem się pojawiła taka Nokia, taka, nie pamiętam w tej chwili nazwy, jakie to było, taka ogromna Nokia, to był pierwszy telefon z wbudowanym aparatem. To była Nokia 7650, dopasiony totalnie na ówczesne czasy telefon, nawet jeszcze do tego miał kolorowy wyświetlacz, Tak, także. no Ericsson też miał No kolorowy tak, wyświetlacz, tak. ale Przy miał czym Ericsson też miał aparat, tylko ten aparat nie był w telefonie, dopinany. tylko był dopinany, no i oczywiście w zestawie go nie było, można sobie było dokupić, tak. Tak, a Nokia już miała wbudowany, co prawda, żałosnej rozdzielczości, ale jednak robił To było zdjęcia. VGA-owski, Tak, to był 640 na VGA. 480, ale robił, no i miała oczywiście MMS-y, więc można było to zdjęcie cyknąć i wysłać na inny telefon, który MMS-a miał. Nawet pamiętam wtedy taki filmik reklamowy chodził, jak to pani idzie do sklepu i tam przymierza buty, robi zdjęcie, wysyła koleżance, a ona tam tak, że Tak. fajne i w ogóle i tak dalej. Co jest ważne, jeżeli chodzi o MMS-y, że MMS-y są bardzo ściśle związane z pakietową transmisją danych. W tym wypadku z GPRS-em w momencie pojawienia się, później z innymi, o No, których o czym mówiliśmy. mówiliśmy już w O poprzednich czym mówiliśmy, odcinkach? po prostu bez tego by MMS-ów nie było. A dlaczego by nie było? Bo SMS to jest tak naprawdę 140 bajtów danych. Bajtów, nie kilobajtów. Bajtów. I to, że w ogóle w SMS-ie udawało się wepchnąć jakiś dzwonek czy obrazek, jaki był, taki był, ale był, to Był. naprawdę To były. był Ojej, jak tam się trzeba było nakombinować, żeby to koniec zmieścić. możliwości SMS-a, tak Tak, przy naprawdę. czym jeszcze na przykład większe obrazki, większe, czyli na przykład 72 na 28 punktów, to był większy obrazek wtedy, to już leciał na dwóch SMS-ach. Więc wysłanie jakiegoś takiego, chociażby takiego zdjęcia, nawet tego 640 na 480, to tych SMS-ów by trzeba było, nie Nie wiem, dałoby rady po nie prostu. no dać to by dało, Nie, ale no tam by było koszty. kilkanaście albo kilkadziesiąt SMS-ów. Granie W wartoświeczne związku zupełnie. z czym to zupełnie inaczej zostało zrealizowane, no i właśnie wykorzystywało transmisję danych już jako nośnik, i bez tej transmisji danych po prostu MMS-ów by nie było. Zresztą nawet teraz, bo to było tak sprytnie zrobione, że jeżeli jakiś telefon nie obsługiwał MMS-a, to w tym momencie centrum MMS-owe wysyłało, uwaga, SMS-a Z z linkiem. linkiem, że tu se kliknij i sobie możesz obejrzeć. Mnie się czasami nawet zdarza takie coś No. dostać, jak jestem w jakiejś czarnej dziurze, a ktoś mi wyśle MMS-a, to wtedy dostaję takiego linka. Tak, tylko no w tej chwili prawda jest taka, że w zasadzie różnej maści komunikatory, których jest sporo na rynku, aplikacje komunikatorowe wyparły w zasadzie MMS-a, no bo on ma jednak pewne ograniczenia. Na komunikatorem możemy przewalić obrazek w pełnej rozdziałce Znaczy, wiesz co, zrobiony to aparatem, raz. możemy przesłać dłuższy już filmik. Tak, pod warunkiem, że No. osoba na drugim końcu No. musi smartfona i musi mieć komunikator, i Komunikator. to taki, jakiego ty używasz, Tak, nie? dokładnie. No tu jest to ograniczenie. MMS był uniwersalny.
No jest uniwersalny, wiesz, ja wystarczy, że mam twój numer telefonu, to ci mogę wysłać MMS-a, a jakbym ci miał wysłać na komunikator, no to... Tak, bo może nie każdy się zorientował, bo nie każdy używa, ale na smartfonach MMS-y jak najbardziej działają nadal. Tylko tak jak mówię, no w tej chwili to jest może nie martwa usługa, ale coraz rzadziej wykorzystywana po prostu. No tak, no poniekąd została właśnie wyparta przez inne rozwiązania, ale jest, żyje... I ja jeszcze używam. Długo z nami będzie, mi się wydaje. A na pewno tak długo, jak jeszcze będą istnieć na rynku feature phony, czyli coś, co smartfonem jeszcze nie jest, ale już na przykład jakiś tam aparacik fotograficzny ma. Ja myślę, że będzie żyło właśnie z tej prostej przyczyny, że nie jest zależne od komunikatora, dokładnie, którego możesz mieć albo możesz nie mieć. Z ciekawostek takich, pierwsze iPhony, na pewno pierwszy, nie wiem czy drugi, MMS-ów nie umiały. Tak, tak, tak. To było... Jeden z takich powodów do śmiechu z iPhone'a, ale akurat te pierwsze iPhony to wielu rzeczy nie umiały, no bo pierwszy iPhone to nawet 3G nie miał, mimo że już 3G wówczas istniało. No, mocno były zacofane te telefony, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. W sumie niektórzy by powiedzieli, że nadal są, ale to już jest temat na osobny. Tak, jasne. To co, kończymy z literką M, widzimy się niebawem przy N. Do zobaczenia.